Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj odcinek na życzenie widza Seba Grzebien. Zainstalujemy sobie moda na wersję Minecraft 1.6.4, który się nazywa Flucraft i dodaje nam coś takiego jak proszek Fuse Harry'ego Pottera, czyli będzie można przemieszczać się, teleportować się między kominkami przez ogień. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać oczywiście moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl. Teraz sobie pobierzemy plik. I to się pobiera z takiej strony i oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy i tutaj jest sekcja download i pobieramy pierwszy z góry, klikamy na ten link pierwszy z góry i stąd sobie pobieramy. Przynajmniej ja ten pobrałam. Tutaj są jeszcze, o, jak to wygląda. Także sobie będziecie mogli tutaj popatrzeć. Receptury są, nie ma tego dużo, także łatwo zapamiętać. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I przypomnę, że do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.6.4. Jeżeli nie macie Forge na wersję 1.6.4, to dowiecie się, jak ją zainstalować. Jak go zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 122. A jeżeli macie wersję non-premium, to w filmiku Pomocne Tuty 176 dowiecie się, skąd pobrać i jak zainstalować launcher non-premium. I potem wróćcie sobie do filmiku 122 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.6.4. I uwaga, w tym filmiku 122 ja instaluję Forge'a z końcówką 916, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję z końcówką 965. No i została nam ostatnia rzecz do zrobienia przed zainstalowaniem. Otóż wchodzimy do folderu appdata przez roaming, znajdujemy nasz folder .minecraft i sobie go gdzieś kopiujemy, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby się nie udała instalacja tego moda. Ok, jak mamy pokopiowane, to możemy sobie zainstalować. Otóż wchodzimy do folderu .minecraft, po czym wchodzimy do folderu mods i przerzucamy Flucraft do folderu mods. O, tak po prostu. Przeniesiony tutaj. Zamykamy, zainstalowane, wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Oczywiście musimy poczekać, aż się uruchomi. Mam Forge'a z końcówką 965, klikam play. No i czekamy. Otwórz się. Otwórz się, otwórz się. Ok, i mamy tryb. Zobaczmy jeszcze w moc, czy jest to zainstalowane. Flu, 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 flu. Jest Flucraft. Ok, gotowe. Tryb jednoosobowy. I gramy w wybranym świecie. No i mamy nasz wybrany świat. Wchodzimy do ekwipunku i patrzymy, co nowego nam przyniósł ten mod. Tutaj nic, a tutaj tak. Tutaj nam przyniósł Flusign, czyli tabliczkę zieloną. Flu powder, czyli proszek flu. Czyli Fiu i tą świeczkę Flu. Tutaj to, co nam przyniósł, to jest ogień i co? I deseczka. A tego się nie robi. Tutaj trzymam strzałkę nad tym i klikam R i jest pokazane, jak to się robi. Bardzo prosto, perła kresu i proch. I dostaje się 8 proszków Flu.
A z kolei deseczkę, tą, Boże, jak to się nazywa? Znacznik. Nie, jak to, ja zapomniałam, jak to się nazywa. Boże. No to w każdym razie się robi w ten sposób, że. O, tabliczka, no Boże. Tabliczka i proszek, i daje zieloną tabliczkę. No i świeczka, wiadomo. Nie to, to patyk i proszek daje cztery zielone świeczki. Ok. No to weźmy sobie taką świeczkę. Nawet 64 sobie wzięłam. Weźmy sobie tabliczki. Weźmy sobie proszek, jak już wiemy, jak go robić. I jeszcze weźmy sobie cegły. Cegła. Cegły sobie weźmy i jeszcze sobie weźmy, co się ładnie pali, neterowy netrak sobie weźmy i jeszcze weźmy sobie, wiecie co, żeby zapalić, to jest potrzebne krzesiwo. Krzesiwo, wszyscy wiedzą, jak się robi, więc nie kombinuję tutaj, nie wymyślam. Ok, tutaj sobie zrobimy nasz kominek. Kominek sobie zrobimy w ten sposób. Ach, zabudujemy go z każdej strony. O, taki sobie zrobimy kominek. Może tak wyglądać kominek. I taki kominek sobie można zrobić w domku swoim. Nie trzeba na zewnątrz. Podpalmy, pali się ładnie. Teraz wrzućmy do tego proszek. Wrzućmy proszek. O, rzuciliśmy. Aha, ja mam takie ustawienia, że tego nie widać, to zmienię sobie ustawienia. Animations, zróbmy wszystkie off, on. Gotowe, gotowe, gotowe. Powrót do gry i ładnie się pali. No i teraz właśnie trzeba taką tabliczkę z zieloną już przygotowaną zrobić. Ej, nie to. I sobie na przykład tutaj powiesić. I to nam jakby oznaczy, że ten kominek nazywa się, tak jak go nazwiemy, na przykład domek. Domek, że to jest kominek w domku, przypuśćmy. O, i teraz jak wejdziemy do tego kominka, to możemy sobie wybrać cel przejścia jako domek. I on już jest zaznaczony. I teraz możemy sobie wchodzić i znowu możemy do domku. I zawsze znajdziemy się wtedy w domku. No bo nie mamy innego wyjścia. Nie mamy innego kominka na świecie, który by nam pozwolił sobie gdzieś tam się przemieścić. A zatem pójdźmy go szybciutko zrobić. Ale mi się haczy. Zrobiłam wszystkie... tak, jak one się nazywają. Dobra, zróbmy sobie tutaj drugi kominek. Wszystkie animacje jako możliwe i od razu mi się... Gdzie to postawiłam? Haczy. Ładnie to ma wyglądać. Dobra, i tutaj sobie smyk i tu podpalmy. Mam nadzieję, że nic mi się tu nie spali, nie jest za blisko. I wrzućmy sobie jeden proszek. Fiu. Wrzuć się. Ok. I to nazwijmy sobie, jakby to nazwać, łąka sobie nazwiemy. Laka. Laka, czyli łąka. Gotowe. I wchodzimy. Tutaj chcemy wejść. Ok. I teraz chcemy iść do domku. I proszę bardzo, jesteśmy przy domku. I pójdziemy sobie na łąkę. Łąka. I jesteśmy w domku, ponieważ nie weszłam do środka. Ok. O, teraz weszłam do środka. I jeszcze raz mi się zapyta. Halo, pytaj się. Na łąkę chcę iść. I co? I nie wyszłam? Chcę iść na łąkę. No, jestem. Dzień dobry. I teraz chcę iść do domku. Znowu nie weszłam do środka. Teraz weszłam. No, pytaj się. Do domku. I jestem przy domku. Czyli jak widzicie, bardzo dobrze to działa. Można sobie takich rozstawić na świecie trochę i się przemieszczać. Bardzo proste. Bardzo tanie w sumie. Więc spokojnie można to sobie na świecie używać. I ja w takim razie kończę. Jak widzicie, działa wszystko.
A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oczywiście wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, wchodźcie na mojego nowego bloga. Oczywiście też łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem pa, pa.